Ciekawe, czy te rany są właśnie takie do tego eventu zagłady, czy może jednak czy gdzieś się dalej grać, to każda będzie osobna historia. Mamy dwóch wolnych ludzi, zbudujemy sobie na pewno właśnie kolejną ławeczkę, żeby szybciej odkrywać te różne pierdoły. A do tego jeszcze jeden gościu. Trzeba by kogoś zabrać i tworzyć kolejnych mieszkańców. Tu już dwa na maksa, tutaj dwa, zaraz gościu kolejny urośnie. Tutaj zbieramy ciągle te nasiona, zaraz już nie będziemy ich aż tyle potrzebować. Ale dalej. Żeby tylko nas bieda nie spotkała i głód. Trzech wolnych obywateli. Tu jeszcze jeden dzionek dosłownie. Ci polecieli do tego. Więc ty zbieraj ten. Tu jest jeszcze wolny typo. Że można użyć różnych rzeczy na terenie, żeby na przykład zasadzić pewnie drzewa, usunąć drzewa. Tak jak tutaj na przykład sprawdzę, nie, kurczaków. Nie mogę nic z nimi zrobić, ale zaraz drzewka, może na terenie muszą być. Nie. Czy to jest specjalny budynek może właśnie tutaj. Gain resources, no gain a swój teren. Okej, czy to da jakąś specjalny teren. Jest blisko wody, więc będzie super. Ale najpierw może, właśnie, co można zebrać? 6 razy, ty! Tych pomidorów całkiem sporo jest do zbieractwa. Zniszczymy ten znaczek, zasadzimy tutaj, że zrobimy super ziemię uprawną i znowu zasadzimy pomidorsony. Ty budujesz nowy domek, ty zbierasz te nasiona, chociaż w sumie już też to nie jest aż tak przydatne, więc może zbierz żarcie po prostu. I nowe badania, tu już jest wszystko. Chatka do zbierania, może faktycznie tutaj ogarnimy tą ławeczkę, żeby tak smutno nie było. Zrobimy sobie nadzieję, żeby już nikt nigdy nie był smutny. A tutaj, dokąd się zbliżamy? Do jakiegoś złego wydarzenia niewiadomego. Znowu związane z domeną strachu. O nie! Zabrakło centymetr, żeby on to zbudował, a to jest dziwne. Ty, ale to jest fail, bo zniszczyłem ten znak i ten już go nie dobudował. Ale mimo, że to w tej samej tej się stworzyło i nie można tutaj już dobiec. Ale jaja. Jedź tutaj, wszyscy do pracy zagarnięci. Tak, bo tu już wszystkie jagódki się skończyły. Ale tutaj na górze można spokojnie zbierać, dlatego... pomidorsony! Ciekawe, czym to się różni. Czy na przykład pomidorek jest jakiś bardziej wartościowy od tego żarcia? Pewnie nie, ale spoko. No i widzę, że jakiś tam nieznany event do nas nadchodzi. Potrzebujemy nadziei. O! Co to jest? Udało nam się odkryć nowy rodzaj terenu. Nieznane eventy, Boże, to ile tych eventów tu nieznanych jest? No po prostu, że trzeba zwiększać protekcję przeciwko konkretnej sile, która tam nam zagraża. Dlatego mamy właśnie miejsce spotkań. Zaraz spróbujemy je sobie zbudować. Wizja się przebudziła, o fuck. I zaczęła generować strach, I trzeba zacząć lepiej pospieszyć się, żeby produkować właśnie nadzieję. I tu mamy wpływ tych eventów. Kiedy nadchodzi nieznany event, no właśnie, będą porównane moce nadziei, czy tam te dobra moce i moce zła. I w zależności od tego będzie wtedy RNG rzut kostką i czy nam się uda przeżyć, czy może staną się same złe rzeczy, okej. 100% protekcji. Jeśli uda nam się uzbierać dostatecznie dużo dobrych tutaj event, że dobry event nas na spokojnie się zdarzy. Stworzymy najlepsze pomidory na świecie. I wszyscy przypisani, ale będziemy potrzebować właśnie jakieś ławeczki. Czyli na przykład wokół domku warto to stworzyć, o właśnie w tym miejscu. Obok domku, tutaj na przykład kolejny domek i będzie jeszcze większe kombo. Czy można tutaj tworzyć armię? No właśnie, ciężko powiedzieć, kul kapitano, gramy już praktycznie godzinę. A tak naprawdę właśnie chyba nie ma walki jako takiej, tylko to jest właśnie taka turówka zarządzania tą wioską i bardziej walka polega na właśnie przygotowaniu się na te mroczne eventy, które mogą tutaj nadejść. Odkryliśmy nowy zasób strach. Ten zbiera tą wodę, to ciebie od wody zabierzemy. I może jeszcze jednego gościa z tych tamtego. I dawajcie tutaj, wytworzymy nadzieję, żeby chronić się przed tym eventem. Mamy tylko 4 dni. Jak sobie tutaj zobaczymy, tak, nadchodzi. I tych dni całkiem sporo tutaj. Pewnie dotąd jest demo, się kończy na tym czymś, bo jakieś takie inne kolory są. O, i udało się odkryć jakąś kałużę śmieszną. Generujemy teraz 2, 1 dziennie pasywnie, strachu się generuje, ale też 2 nadziei dzięki temu, że mamy właśnie tutaj ten, zrobimy jeszcze jeden domek, to jeszcze powinno zwiększyć bonus tego. I jeden wolny typek. Pomidorsony się zbierają. Tak, jedzenie zaczyna się... dobra! Czyli to na tym polega, że 40 danego zasobu, dlatego warto zbierać jednocześnie i pomidory, i na przykład te jagódki tutaj, żeby nie było właśnie ponad limit. Ale bardzo mocno się kończy drewno. Jakby się skończyły pomidory, to można byłoby zamiast tego zrobić, albo tą ławkę przenieść jakby w nieco inne miejsce, bo jednak nie ukrywam, że nie wiedziałem, że obok tej studni będą takie problemy.
Jo, wszystko tutaj rzeć, to się faktycznie skończyło i dzięki temu możemy znowu tutaj użyźnioną ziemię, czy tam po prostu przeoraną. Będą jeszcze lepsze zbiory. Mamy tą kałużę, przemieściliśmy ławkę, żeby nie było problemu. I co to jest właśnie, co to generuje? Jeden... Tutaj się to skończyło, mamy jeszcze dwóch ludzi, więc dawaj, na pewno wykopiemy tą norę. I brakuje dosłownie jeszcze jednego, właśnie może ty od żarcia odejdź i spróbuj zrobić dzieciaczka. I co, nadzieja się generuje, 100% już mamy, ty, i zaraz to nadejdzie, chyba udało nam się ochronić na pełnej. I widać, że już chyba ta ławka jakby, mimo że jest obok dwóch domów, czyli chyba to tylko jeden bonus może być, to nie jest tak, że każdy domek zwiększy przychód nadziei o jeden, tylko po prostu jeśli jest jeden, to zwiększa o jeden, amen. Dalej. O, domena ognia. Kolejne wspomnienia udało się odblokować. Domena ognia, no to wiem, są te różne rzeczy, w ogóle mamy punkty jakieś tego, tych wspomnień. I teraz mamy podsumowanie chyba. 50 na 50 i... I co? O! Co jest? Gościu wpadł na pomysł? Dobry event. Jo, zwiększona tutaj... Przez 5 dni będzie zwiększona produktywność. Trajcy inteligentny, konsekwencje nic. Udało się to uzbierać. Budowanie, konstrukcja, nowe konstrukcja. Ja pierniczę. Co jest? Jeszcze mamy różne tego, kondycje tych budynków, że może się palić, może być kwiatki, prawda, piękny. Można go naprawić pewnie. Można tutaj leczyć w różnych domkach, jakieś problemy domków albo ludzi. Udało się też jakiś tam te leczniczy stołek zrobić. I teraz ten gościu dwa razy lepiej produkuje naukę. I wspomnienia, 5 na 5 wspomnień, dzięki czemu możemy odblokowywać jakiś mini event. Nowa mechanika, ale 29 events. Aha, 29, ale to trzeba i tak czy siak odblokować, nie? Jo, ile tu w ogóle tego jest, to jest chyba progresja w tej grze w ogóle. Odblokowujemy sobie. Mini event. Mini eventy. Są bardzo krótkie i zazwyczaj mają dobre, jakieś pozytywne tutaj wyjścia. I teraz musimy... Ciekawe, czy wybrać ten lub ten. Zdrowie albo szczęście. 5 eventów albo jeden event. I nie wiadomo, co się stanie. Ciekawe w sumie, jak te punkty tam do końca się zbiera. Dobra, ale tutaj chyba zrobimy sobie takie definitywne cięcie. Demo jest spoko. Zdecydowanie mnie zainteresowało. Jakby gra była na jakiejś fajnej przecenie właśnie, no bo nie da się ukryć, że jest to jednak pixel art. Gościu, który to robił podobno przez 8 lat, w ogóle tam szacun dla niego, bo wyszło mi, wydaje mi się, że coś naprawdę niepowtarzalnego. I mam nadzieję, że też was zainteresowałem gra. Jest właśnie pełna wersja, jest już wyszła, więc możecie ją kupić na Steamie. Nie wiem, czy w sumie gdzieś jeszcze. Ale tak właśnie tutaj jakby patrząc teraz z tej perspektywy, to cholera, ciężko powiedzieć, kiedy ono się skończy, nie? Czy coś jeszcze odkryje, czy nie. Ale wydaje mi się, że na spokojnie 80% właśnie tego, co w demie można byłoby odkryć, już tutaj udało mi się znaleźć. Główne właśnie mechaniki tych całych tutaj no, rzeczy, które mogą nam zagrozić. Tu w ogóle zbieram, co to jest? Zimno zbierają. Ciekawe, że z kałuży się zbiera jakieś zimno. Okej, tutaj całe to zarządzanie wioską i z tego, co właśnie wygląda, nie ma walki de facto jako takiej, tylko bardziej to jest właśnie zarządzanie i myślenie nad tym, jak właśnie tutaj mieć takie spore bonusy, żeby ta wioska przetrwała. Miejsca jest całkiem dużo, ale zastanawiam się właśnie, czy jakby ten teren też się zmieni, czy my możemy tylko go zmieniać, jak wycinając las, albo jakieś tam, nie wiem, tworząc ewentualnie jakieś mosty, czy coś w tym stylu, albo czy są inne mapy. Na pewno są inne postacie, jak na początku widzieliśmy, którymi można grać. Więc wydaje mi się, że tak jakby regrywalność jest tutaj całkiem wysoka. Pewnie mapka też się losuje, trochę jej wygląd za każdym razem. Możemy pójść inaczej w badaniach, możemy inaczej położyć te rzeczy, możemy się w ogóle na innych rzeczach skupić, inne bonusy, większe, mniejsze. To wszystko wydaje się takie, nawet szczerze wam powiem, lekko Cywilizacja 6, aż mam takie vibesy, że też tam jakby te dystrykty, jeśli znacie tą gierkę, to jakby kładzenie ich było bardzo, bardzo ważne, że gdzie byłby największy bonus, ale wiadomo, czy teraz, czy może na przyszłość, czy jak to, czy poczekać chwilę, go zbudować później, ale lepsze bonus, czy może szybciej, ale mniejszy bonus, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. A więc to było całe nasze tutaj, przynajmniej z mojej strony, demo Pip Kingdom bodajże, tak? Jak kliknę, nie, tu desktopa, taki WAP. A, można porzucić, start new, nobody, nikt nie ocaleje, ciekawe. Mamy nawet naszego score'a, mamy poziom trudności, ile grałem. No, czyli nie, przepraszam, nie Dot Kingdom, tylko Dot Age, tak się nazywa gra. O, w ogóle to są wszystkie te efekty, które mogą tutaj wpływać na naszą wioskę. Bardzo fajne demko, będę śledzić gierkę, dam już sobie ją nawet do listy życzeń i jeśli tylko będzie w jakiejś tam trochę niższej cenie na przecenie,
to myślę, że na spokojnie ją kupię. Więc to tyle w tym materiale, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych testowanych dem. A teraz cięcie i hej!